Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj na koniec tygodnia połączenie tego, co lubimy najbardziej, czyli roślinnych zakupów, z czymś, czego jeszcze na tym kanale nie było, czyli wizytą w OBI. OBI to jest taki sklep, do którego technicznie i fizycznie jest mi najmniej po drodze, chociaż generalnie lubię ten sklep, dlatego jeszcze do tej pory nie ukazał się film z przeglądem właśnie półek i nowości roślinnych w OBI, dlatego dzisiaj jest idealny moment, idealny czas. Wspólnie sprawdzimy, co właśnie OBI ma do zaoferowania, porównam sobie tą ofertę z tym, co widziałam ostatnio w Auchan i w Leroy Merlin. No a przy okazji OBI ostatnio było rzeczywiście, można powiedzieć, na ustach wszystkich, pojawiało się z każdego miejsca, i tutaj na YouTubie, i na Instagramie wszyscy tam relacjonowali, co udało im się ciekawego upolować w OBI, bo pojawiły się Pink Princess w dobrej cenie. Potem jeszcze bardziej zaszalała Biedronka, oferując je po prostu w no absolutnie zjawiskowej cenie, bo poniżej 10 zł za Pink Princess można było upolować naprawdę perełkę. Ja wybrałam się do OBI już chwilę po tym całym, można powiedzieć, Pink Princessowym szaleństwie, więc raczej się nie nastawiałam, że cokolwiek tam jeszcze z tych dostaw będzie. Natomiast byłam ciekawa po prostu sprawdzić generalnie ich ofertę. Mam nadzieję, że miło spędzisz ten czas i zostaniesz do końca, ponieważ film będzie zmontowany w takiej kolejności, jak oglądałam rośliny w sklepie. A muszę przyznać, że na sam koniec, kiedy już miałam zakończyć zakupy, miałam już wychodzić, to spotkała mnie ogromna niespodzianka, także mam nadzieję, że zostaniecie do końca i zobaczmy, co takiego ciekawego czekało na mnie w OBI. Kochani, chciałam Wam jeszcze, zanim wyjdziemy na zakupy, bardzo serdecznie podziękować za 1000 subskrypcji na tym kanale. Muszę powiedzieć, że te ostatnie pół roku to jest wspaniała przygoda. Cieszę się, że tak wiele osób się przyłączyło i zagląda stale do naszego zielonego domku. Chciałam Wam niesłychanie podziękować za nie tylko te 1000 subskrypcji, chciałam Wam podziękować za wszystkie komentarze, które się pojawiły na tym kanale, za wszystkie łapki w górę, które zostały przez Was zostawione pod filmami, za to ogromne wsparcie, które od Was od początku czuję, także bardzo chciałam Wam za to serdecznie podziękować. No i chciałam Was zapytać w związku z tym, bo mamy powody do świętowania, czy macie może jakiś pomysł, w jaki sposób chcielibyście ten moment uczcić? Może macie pomysł na jakiś specjalny odcinek, który chcielibyście zamówić z tej okazji? Napiszcie o tym w komentarzu, a my już bez przedłużania wybieramy się na zakupy i pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, która roślina skoczyłaby do Waszego koszyka i którą zabieracie do domu. Zobaczmy, co było w OBI. I tym razem trafiłam na roślinne zakupy do OBI. W OBI nie byłam już dłuższy czas, a już przed sklepem była pierwsza oferta, dwie choinki w cenie jednej, wyprzedaż choinek, które pozostały, to są takie rośliny przeznaczone do posadzenia w ogrodzie, więc ta oferta cały czas ma bardzo duży sens i nawet przez moment się zawahałam nad tymi korankami, bo były bardzo ładne i to są generalnie bardzo ładne odmiany, które nawet w małych ogrodach dobrze się sprawdzają. Te srebrne świerki już chyba trochę mniej mi się podobają, ale te takie jodły koreańskie to jest naprawdę bardzo fajna opcja do ogrodu. No ale jednak stwierdziłam, ogrodowe rzeczy zostawię sobie na wiosnę. Tutaj są paszporty roślin. Wspominałam o tym w jednym z vlogmasów właśnie, czy choinki powinny mieć paszporty. Jak najbardziej oczywiście tak. Z tymi wszystkimi kwestiami dotyczącymi właśnie tego końcowego odbiorcy. No i wchodzimy. Na starcie sztuczne rośliny, bardzo dobrze, bo tam było dość zimno, więc prawdziwe by pewnie zmarniały, ale popatrzmy, co tutaj jest w tej sztucznej formie. Pojawiły się również alokazje i to jest to, co wspominałam już wielokrotnie, jak roślina ma już swój sztuczny odpowiednik, znaczy zrobiła wielką karierę, a tu też dział roślinny. No i coś można powiedzieć z pogranicza prawdziwych roślin i sztucznych, bo o plątwy to wydaje mi się zawsze jest taki temat gdzieś. Tak niemożliwe są te rośliny, że jakby miały być sztuczne i tutaj duży plus dla OBI. OBI przygotowało stację pakowania roślin, zwraca uwagę na to, żeby zabezpieczyć swoje rośliny na czas transportu do domu, także naprawdę od samego, można powiedzieć, wejścia punktują u mnie. No i tutaj standardowo, podobnie zresztą jak w Leroy Merlin, czyli słoiki, takie różne szklane misy. Muszę przyznać, że tak przeglądałam te propozycje i wydawały mi się takie niektóre dość mocno te ceny wysokie, szczególnie, że na przykład była tam tylko jedna roślina.
i muszę przyznać, że tam było więcej tych wszystkich kamyczków i innych gadżetów w tych misach niż roślin, ale może to jest nawet dobrze, bo jak ktoś nie ma ręki do roślin, mu ta roślina padnie, to w zasadzie można nawet nie zauważyć specjalnie, że czegoś tam ubyło. Także takie różne wersje, różne opcje. Natomiast w tych wszystkich słoikowych historiach wydaje mi się, że najfajniejsze jest ewentualnie robić je sobie samodzielnie, bo no to jest właśnie ta cała zabawa w tym gdzieś, żeby to sobie tam zakomponować, jakoś powkładać. Ale takie gotowce w różnych takich butlach, takich słoikach, ten jeden nawet wygląda jak taki paniak na wino, no to różne były. Ta zielistka to tam wydawała się taka, nie wiem, rozmiarem aż za duża, no a tutaj właśnie robotek, który można wykorzystać, taki mech do samodzielnych kompozycji. I wydaje mi się właśnie, że te kompozycje lepiej sobie gdzieś samodzielnie zrobić w formie takich warsztatów i to sprawi dużo więcej przyjemności. Tu pisze, że żyje powietrzem, coś tam. Wydaje mi się, że ten robotek, który jest tak spreparowany, że nie żyje, ale może się mylę. No a tutaj też ładne takie jakieś dekoracyjne szkła oraz donice się pojawiło już pierwsze. No i tych donic będzie jeszcze troszkę później więcej, ale najpierw zaczynamy od roślin. No tutaj piękna taka ogromna donica wypełniona małymi sezonkami bluszcze. Dla mnie to, nie wiem czy mój przetrwa przez zimę, wyniosą go do takiego pomieszczenia, gdzie ma warunki takie do zimowania lepsze, bo mam go ostatnio tam podlewać te rośliny. Zobaczymy, ale tu mi się bardzo podobały w tych rzędach takie poustawione, no peperomie z tymi czerwonymi spodami. Bardzo pięknie się prezentowały, takie jak spod igły, po prostu jak z plasteliny poulepiane te przepiękne liście. Nad tym górowały takie ładne gerbery. Dość dużo było generalnie kolorów i dużo było takich kwitnących też roślin, a tutaj takie znowu żyłkowanie czerwone. Także gdzieś tutaj takie najpierw pasy czerwone, potem pasy żółte. Naprawdę przyjemnie na te rośliny się patrzyło, bo tworzyły takie miłe dla oka kompozycje. No ceny, powiem szczerze, poniżej 20 zł za te peperomie, to nie jest jakaś bardzo duży rozmiar donicy. Natomiast no, z tymi peperomiami to mi akurat osobiście gdzieś nie jest po drodze, bo po pierwsze wiem, że są dosyć wrażliwe na przelania i różnie to bywa. No tutaj Aglaonema zdecydowanie mocniejszy zawodnik. Także myślę, że tych roślin będziemy widzieli w najbliższym czasie jeszcze więcej w sklepach, że myślę, że to jest dopiero początek mody na aglaonemy, tutaj akurat dość wysokiej cenie. No a wracając jeszcze do tych peperomii, to nie wiem, że są wrażliwe, to ja generalnie mało stawiam na takie małe rośliny, w sensie małe i które zostają później małe, no ale jakby to powiedzieć, jak ktoś szuka czegoś na biurko, czy czegoś małego właśnie na jakiś stoliczek, no to peperomia może być dobrym wyborem. Tutaj te anturia, one wyglądają na czerwone, natomiast to były anturium pomarańczowe. I to było coś rzeczywiście takiego, co chyba widziałam pierwszy raz w moim życiu, bo jak widziałam te anturia w różnych kolorach, to raczej to było od czerwieni przez właśnie jakieś róże fiolety, biele, zielenie i tak dalej, ale pomarańczowe anturium mam wrażenie widziałam pierwszy raz. No tutaj taki z wariegacją biały bluszcz, dokładnie taki jak mój zimuje teraz sobie w tym pomieszczeniu gospodarczym. Zobaczymy, czy na wiosnę będę miała co wyciągać, czy w ogóle niestety po prostu pustą doniczkę znajdę. Draceny, tak mówię, no coś tak mi się wydaje, że na takie zwyklaki trochę poszły w górę, jeżeli chodzi o cenę. A tu było takie anturium o niezwykle dużej ilości takich drobnych, małych, czerwonych kwiatów, ale cena była, myślę, jak na anturium, to dosyć spora. To było jedno z droższych odmian. No i jeszcze więcej tego bluszczu, to tym razem w odmianie takiej zielono-zielonej, czy takiej zielono, może trochę żółtawej. I bardzo duży fikus lirata, taki faktycznie można powiedzieć, no jedna taka roślina w domu, jedna roślina taka w biurze i robi naprawdę mega efekt, także mi się fikusy lirata bardzo podobają. To jest ta odmiana duża, nie bambino. Mój bambino trochę odżył, no a tutaj właśnie anturium o zwykłych czerwonych liściach. I zaraz obok peperomia watermelon, jedna z chyba najładniejszych peperomii, jaka występuje. Ten kształt liścia, ten sposób ułożenia tych kolorów, tych srebrnych pasów, które właśnie przypominają skórkę arbuza, no przepiękne. Myślę, że gdybym miała wybrać swoją ulubioną peperomię, to właśnie ta watermelon.
No a tutaj jeszcze takie, można powiedzieć, akurat moje nie do końca ulubione, takie z tych bromaliowych roślin. Nie przepadam, to już zdecydowanie prędzej bym przygarnęła taką kolejną zwykłą zielistkę. No i tutaj był miks jeszcze kalatei, ale na półce stały tylko orbifolie. O orbifolii już opowiadałam wielokrotnie, była w ulubieńcach zimowych, ponieważ u mnie tłoczy na okrągło nowe liście, ale opowiadałam też o niej w ostatnim z filmów, że jest to piekło perfekcjonistów. Niestety dla mnie kalatea to jest taki trudny temat, że nawet jeżeli bardzo się staramy, to zdarza się, że no wystarczy coś przegapić, a ona nie wybaczy, zaschnie gdzieś jej tam jakaś końcóweczka, coś gdzieś się pojawi, trochę przelejemy, to zaraz się pojawi plama. Także ja już naprawdę postanowiłam sobie, nie będę kupowała, także tej kalatei właśnie orbifolii też nie kupiłam. Ale no, ta sobie radzi naprawdę zadziwiająco dobrze i zobaczymy, jak jej pójdzie dalej. A tutaj takie cyprysiki, no sympatyczne, takie też lemonkowy kolor, ale nie wiem, mi się jakoś bardziej już kojarzą ogrodowo takie rośliny. Epipremnum złociste, jak ktoś jeszcze nie ma, to naprawdę na tą roślinę warto postawić. I kolejna roślina, która widzę, że zyskuje w ostatnim czasie chyba na popularności, kordylina. I tutaj była w dwóch takich odmianach, w dwóch kolorach, natomiast te ciemniejsze wydaje mi się, że jakieś były jakby w transporcie zmęczone, bo dużo było takich liści, które jakby były w ogóle przycięte, jakby nie wiem, faktycznie ktoś je uszkodził pakując. Trudno było powiedzieć, o co to chodziło z tą rośliną. A tutaj jeszcze dla fanów różu, Ficus elastica w odmianie Belis, to jest... On taki właśnie na górze, na tych nowych liściach jest bardziej różowy, potem stopniowo robi się bardziej biały, no to dlatego też można mieć praktycznie jakby w jednej roślinie dwa w jednym i taką bardziej zieleń z bielą oraz zieleń z różą. A tutaj takie niedobitki, ale nie wiem nawet, czy to była półka śmierci, czy to już nie były w ogóle rzeczy odłożone przez pracowników tak po prostu na stratę, żeby je po prostu usunąć już, żeby nie stały właśnie na tych półkach. I bliższa jestem temu drugiemu, bo rośliny potem w przecenie znalazłam w innym miejscu, także wydaje mi się, że to już były absolutnie rzeczy po prostu odłożone do usunięcia. No te hiacynty tylko by się nadawały do włożenia w ogrodzie, ale tak poza tym to rzeczywiście już no, nie było tam specjalnie oznak życia. Tutaj piękne, ogromne paprocie w takich już wiszących, ozdobnych osłonkach, także taki można powiedzieć gotowiec w cenie 50 zł. No i przede wszystkim widzimy pierwszego kolekcjonera dzisiejszej dostawy, dzisiejszego po prostu przeglądu półek, Kalatea White Fusion. Muszę przyznać, że nie lubię kalatei, powiedziałam to już milion razy, powiem kolejny, natomiast ta rzeczywiście jest piękna. Jeżeli macie rękę do kalatei, jeżeli w waszych domach mają one dobre warunki, to no, Kalatea White Fusion jest naprawdę jedną z tych piękniejszych odmian. Pomimo tego, że ma matowe liście, w sensie nie posiada tej welwetowej takiej struktury, jak na przykład Kalatea Zebrina czy Varsevici, to rzeczywiście wygląda jak namalowana. Wygląda jakby ktoś ją farbami po prostu malował. I robi wrażenie. Robi rzeczywiście wrażenie. Fajnie, że są teraz dostępne już stacjonarnie. Natomiast ja na pewno się na kalatę nie zdecyduję, a White Fusion, z tego co wiem, ma też opinię takiej wyjątkowo trudnej w obsłudze. Tutaj Monstery Minimy. Myślę, że Monstery Minimy, tak potocznie nazywane, czyli Raphidophora tetrasperma, do niedawna naprawdę bardzo pożądana i poszukiwana odmiana, a teraz widać jest naprawdę mocno dostępna, co fajnie. Tutaj możemy wszyscy poczuć miętę razem z tym Ctenanthe Amagris. No w tej kupie można tych zielonych liści powiedzieć, wygląda to naprawdę zjawiskowo. Jeżeli chodzi o Ctenanthe, to, no to tak jak podobnie z kalatami, to są wszystko spokrewnione ze sobą rośliny. No ja raczej na te odmiany nie stawiam, a tutaj morze syngoniowe we wszystkich możliwych opcjach zieleni, jedne bardziej rozbielone, inne z odrobiną różu. Wszystkie piękne, wszystkie bezproblemowe, także syngonia to jest chyba zawsze taki dobry punkt też do startu na przykład swojej kolekcji, bo i są we większości te odmiany niedrogie, za wyjątkiem tych kilku takich topowych, które akurat są bardzo modne i bardzo poszukiwane. Szybko rosną, łatwo można nauczyć się też rozmnażania roślin na przykładzie właśnie syngonium.
Dlatego syngonia to jest coś takiego, co no ja rekomenduję. Warto sobie poszukać. Może, na pewno można znaleźć coś, co się komuś spodoba. A tu jeszcze peperomia prostrata, czyli sznur żółwików. A tutaj bardzo zakręcony kolega, to jest Eschenanthus rasta. Muszę przyznać, że te eschenanthusy no jakoś bardziej mi się kiedyś podobały, a teraz no jednak wydaje mi się, że choje bardziej skradają moje serce, jeżeli mam takie porównać do siebie. A tutaj piękne zestawy różnych koszy, w których można schować właśnie nasze rośliny. No te z tych takich bambusowych wygiętych tyczek, no przepiękne były, natomiast nie były zabezpieczone od środka folią. No to zawsze taki minus, jeżeli planujemy do czegoś włożyć roślinę, no bo jakoś jednak trzeba od tej wody to ochronić. Większość jednak koszy miała tą folię, także też duży plus. Ja pamiętam, że jak robiłam zakupy w Sinsay'u i kupiłam sobie taki kosz z myślą właśnie o roślinach, no to on no to nie miał po prostu tej folii i do dzisiaj nie chciało mi się jej zamontować i w sumie zaczęłam z tego kosza korzystać w inny sposób niż pierwotnie zakładałam, także no jak będziecie kupować, to jest to na pewno coś, na co warto zwrócić uwagę. A tutaj pierwszy raz widziałam tą roślinę w formie takiej wiszącej. To jest taki sukulent, który też często jest wykorzystywany do tworzenia drzewek bonsai. A obok niego zaraz takie srebrne też nowe, można powiedzieć, cudaczna rzecz, której nigdy wcześniej jeszcze nie widziałam. Potem będzie jeszcze tego więcej. A tutaj można powiedzieć taka klasyka, czyli jakieś tam monstery było, jakieś yuki. No yuki myślę są w dość dobrych cenach, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego większego do salonu na przykład. No i jeszcze więcej tych kalatei i ktenante. No tego zawsze w marketach było dużo i mam wrażenie, że zawsze będzie. No a tutaj zamiół kulkas, czyli bohater jednego z ostatnich odcinków, takiego można powiedzieć nowej takiej miniserii na kanale, którą myślę będę kontynuowała. Tam pojawia się historia zamiokulkasa Raven. Warto znać historię naszych roślin, a tutaj pajęcza, tutaj taka paprotka. Bardzo ładna, aczkolwiek po moim ostatnim doświadczeniu w innym sklepie, w którym faktycznie pająk wyszedł mi z doniczki, to z niepokojem lekkim podchodziłam. A tutaj łosie rogi. No jest to jedna z dwóch paproci, które mam i mogę polecić, że są dla takich osób, którym niekoniecznie z paprociami jest po drodze, no to jest taka odmiana bardziej odporna. A tutaj maluchy. W maluchach były takie malutkie squamiferum. Raczej były te maluchy mocno przebrane i były takie ostatnie trzy filodendrony, które gdzieś mogły wskazywać na to, że były z tego rzutu Pink Princess. Przeglądnęłam je tak, natomiast nie jestem pewna, czy to było to, czy to było coś innego, też nie sprawdzałam na czytniku, ale po chwili przyszła taka jedna inna pani, potem tak z dalsza tak zerknęłam i też widziałam, że przegląda dosyć uważnie. Więc myślę, że no ta fama o tym, że Pink Princess pojawiły się w obi, była wszędzie i naprawdę wszyscy dalej zaglądali, chociaż tak jak mówię, to już było naprawdę sporo czasu po tej dostawie tych Pink Princess i już nie spodziewałam się, że cokolwiek tam już więcej będzie. No tutaj mamy, tak jak mówię, coraz więcej wydaje mi się, że tych roślin będziemy widzieć. One mają też taki pokrój trochę podobny właśnie do aglaonemy, że one gdzieś może mają jakąś taką wspólną nutę. No i zamiokulkasy to jest taki, można powiedzieć, stały punkt programu. Zawsze warto chociaż jednego w domu gdzieś mieć w ciemnym kącie, a tutaj takie pojawiły się orientalne, piękne misy wykonane z masy perłowej i naprawdę muszę przyznać, że było to coś wyjątkowo ładnego. Były w dwóch kolorach, taka masa perłowa bardziej kremowa, taka jasna i taka nieco bardziej różowo-brązowa w takich ciepłych tonacjach. Ceny były dość wysokie. Natomiast nie spodziewałabym się niczego innego przy takim surowcu, który został użyty. No, było to coś ciekawego i powiem, że nie do końca spodziewałam się, że takie coś znajdziemy w obi. Prędzej bym się spodziewała, że w jakimś takim bardziej specjalistycznym sklepie, można powiedzieć, z jakimiś akcesoriami czy dodatkami, bo no jednak no taka dosyć luksusowy towar, trzeba przyznać. A tutaj takie słodziaki, idealne myślę do pokoju dzieciaków z jakąś małą roślinką w formie czupryny, czy to jakiś może kaktus, czy jakiś sukulent śmieszny.
no przesłodkie, wydaje mi się, że to takie liski śpiące też występują, chyba w Pepko były takie, chyba kubki do picia. No bardzo to jest urocze. I takie miłe osłonki na takich drewnianym stelażu, a moje serce to ten króliczek śpiący skradł. Naprawdę, był przesłodki. Także no bardzo fajne, że takie miłe, słodkie akcenty się pojawiły. A tutaj takie misy chyba bardziej w kierunku drzewek bonsai, ale myślę, że fajnie by też w tym mogły wyglądać właśnie teraz na przykład takie misy z hiacyntami wiosennymi. Także do wyboru, do koloru, jak to zwykle w sklepach. A tutaj już się pojawiają sukulenty Sansevierie. To jest zdecydowanie, mogę powiedzieć, moje główne zainteresowanie w ostatnim czasie. I tutaj widać, że była nie tylko piękna taka ta duża, natomiast pojawił się też dzidziuś i na tym dzidziusiu właśnie widać, że jak to się dzieje. Tutaj w przeciwieństwie do tej Sansevierii, którą pokazywałam w Auchan, która była ułożona w taki wachlarz, to tutaj ten układ tych liści właśnie zależy od, tak jakby genetycznie jest uwarunkowany w roślinie. I ten nowy, mały przyrost, ten babyś też miał taki właśnie układ, tylko pierwsze liście często mają nieco zmieniony kształt, że one jeszcze nie są takie w pełni cylindryczne, tylko właśnie są takie w pół puste. No a tutaj bardzo duże właśnie te Sansevierie w tej odmianie straight, ogromne, a tu były no przepiękne po prostu rośliny. One są tak symetryczne, są tak równe, też oczywiście z boku wystające już po prostu dzieciaczki gotowe do odsadzenia za jakiś czas. No cudownie, po prostu uwielbiam to, jak natura potrafi zafundować nam wspaniałe, naprawdę wspaniałe okazy, które no wyglądają jak zaprojektowane perfekcyjnie i jeszcze tak perfekcyjnie wykonane. Tutaj jeszcze w wersji takiej mocno białej do tego wszystkiego, także tutaj Hawortia, myślę, naprawdę piękna. No moja niestety coś tam zaczęła marudzić, grymasić, nie wiem co tam się z tym wydarzyło, bo to była taka roślina, którą się mocno dosyć moje dzieci interesowały, czy tam coś się nie wydarzyło, czy jej nie zaczęły podlewać. No i przede wszystkim większość tych roślin naprawdę była taka solidna, w sensie taka widać, że zazwyczaj tam jeszcze jakieś właśnie w gratisie, można powiedzieć, dodatkowo takie dzieciaczki były fajne, takie już rozrośnięte, a tutaj takie kaktusy króliczki, no i tutaj kolejna Sansevieria właśnie z tych cylindrycznych, z małym dzieciaczkiem, w którym widać, że te pierwsze trzy liście wyrosły takie bardziej podobne do zeleniki, natomiast one ostatecznie potem mają ten taki cylindryczny kształt, więc jeżeli wasza Sansevieria puszcza takiego dzieciaka i myślicie, że coś jest z tym nie w porządku, to poczekajcie spokojnie, te kolejne liście będą takie, jak mają być. A tutaj jeszcze może takich ładnych kaktusów w osłonkach, no i przy tych futrzastych to powiem, że mam wrażenie, że jakby tam się wyłnowiec gdzieś tam zakradł, to nie wiem, czy byśmy go nawet zaobserwowali, także no to tak. Zawsze z tymi takimi włochatymi kaktusami to mam taką wątpliwość, a co jak będzie wełnowiec, to już wtedy chyba, nie wiem, całą roślinę wyrzucić, a poza tym no, można faktycznie chyba go przeoczyć w tych całych włoskach. Także, no nie wiem, jakoś ja generalnie za kaktusami aż tak nie przypadam, natomiast widzę, że mój syn ma teraz jednego kaktusa i mu dosyć się podobają. No i jeszcze więcej po prostu takich kosmicznych w wyglądzie przepięknych sukulentów. No muszę przyznać, że no wybór jest, myślę, bardzo duży. Te wyglądają jak takie śmieszne języki, naprawdę. No i znowu dwie małe sadzonki z boku, a tutaj nawet wersja już zaczynająca kwitnąć. Także bardzo, bardzo dobra oferta i no niestety obklejone klejem na gorąco i patrzące na swój marny los w tym markecie kaktusy. Czyli coś, co chyba w każdym markecie niestety jest obecne. Nie wiem, powinna być jakaś chyba petycja, żeby przestać te rośliny zaklejać klejem, obsprejowywać farbą. No nie wiem, ja mam jakoś duży dyskomfort z tym związany. I jeszcze więcej kaktusów. Echinokaktus grusoni to jest inaczej fotal teściowej. Także no, ktoś miał poczucie humoru wymyślając tą nazwę. Wiem, że ogromny okaz dostępny, można go zobaczyć, nie kupić, jest dostępny w palmiarni w Gliwicach.
Także myślę, że w wielu palmarniarniach właśnie można zobaczyć takie już naprawdę rozrośnięte i gigantyczne okazy. I tu jeszcze więcej tych sansevierii. No muszę przyznać, że przepiękne naprawdę, nieuszkodzone, bardzo, bardzo ładne i w wielu wypadkach właśnie jeszcze dodatkowo już widać, że produkujące małe dzieciaki. No a tutaj skrzydło kwiaty w wersji wyprzedażowej, ale trzeba przyznać, że w całkiem jeszcze dobrej kondycji. Zawsze znajdzie się taki storczyk, który właśnie przekwitnął dla fanów orchidei, także no ja sama swego czasu kiedyś kupowałam takie przekwitnięte storczyki. Jak ktoś ma rękę do tego, to łatwo takie rośliny wyprowadzić. To po prostu zakwitną nam kolejny raz i nie ma problemu. No i tutaj jeszcze na tym całym miksie właśnie były takie ogromne zanokcice, ale tak dużych donic to muszę przyznać, że no nie widziałam. Nie widziałam nawet. Wydaje mi się, że często te ogrodowe rośliny nie są aż tak w dużych donicach. To naprawdę była średnica przeogromna. Cena też nie była niska, ale trzeba przyznać, że przede wszystkim rozmiar tej rośliny robił wrażenie. Tutaj były takie trochę mniejsze, natomiast te na tym dolnym, można powiedzieć, pokładzie tego wózka, no to były giganty. Jakaś też była palma przeceniona, no jakieś ktenante, natomiast tutaj nie widziałam tych naklejek, więc nie wiem, czy to jeszcze tam pracownicy nie zdążyli okleić. I Stephanotis, czyli roślina, która no łamie moje serce za każdym razem, kiedy przynoszę do domu, bo zrzuca liście, znaczy zrzuca kwiaty przede wszystkim najpierw, a potem i tak kończy się to źle, a tutaj Medinile w wersji wyprzedażowej. Natomiast no nie zdecydowałam się ich wybrać, a tutaj bardzo ładne takie zestawy już w takich plecionkach, w takich koszyczkach, także całkiem mi się to spodobało, bo lubię właśnie rośliny, które są w takich naturalnych materiałach też opakowane. Myślę, że taki prezent właśnie, żeby zgarnąć w alejce, w markecie dla kogoś na prezent, to był akurat całkiem przyjazny. No i jeszcze więcej sansevierii. Natomiast przy zakupie sansevierii, bo tu na kilku egzemplarzach to widać, że miały takie po prostu mechaniczne uszkodzenia, no zwracajmy na to uwagę, no one się już nijak nie zregenerują, więc wybierajmy dobre egzemplarze, a te były jakieś takie dziwnie rozrośnięte, jak jakieś takie meduzy, można powiedzieć, takie, no coś dziwacznego w tym było. No i cykas, który jak widać ma ten dolny pokład tych pierwszych liści taki dużo niższych, natomiast te nowe wyrosły takie duże. Ja kiedyś dawno temu, oj, kilkanaście lat temu miałam cykasy, to przyznam, że moje miały bardzo podobnie, w sensie, że to często tak było, że te nowe liście były dużo większe i trochę na innym poziomie wyrastały. Pewnie to jest zależne od ilości światła, natomiast ostatecznie potem te rośliny no nie przetrwały opieki i pewnego dnia no już wyskoczyły z kolekcji, ale też od mojej mamy, ponieważ to były rośliny, które zostały w moim domu rodzinnym. No i z tego co wiem, to już ich nie ma. A tutaj Lucky Bamboo, czyli draceny. I to jest coś, co podrożało chyba najbardziej, mam wrażenie, na przeciągu tych ostatnich lat, bo zawsze mi się wydawało, że to był taki najtańszy, drobny gadżet, który można było rośliny dokupić na przykład w IKEA. I wydaje mi się, że to chyba zaczynało się chyba od jakichś 2 lub 3 złotych, a teraz widzimy te ceny naprawdę mocno, mocno podskoczyły, zakręcona dracena. No jakby to powiedzieć, no nie jest to bambus, jest to właśnie dracena. No ciekawe są te ceny, jeżeli chodzi o draceny, że one właśnie, no nie wiem, właśnie stają się coraz droższe. A tu tutaj kamelia w pąkach startowych. Piękna też roślina, o takich bardzo szlachetnie wyglądających liściach. No a obok może storczyków. Jeszcze jedna palma, też już tam z jakąś opcją promocyjną, 30%. No z tymi palmami to lubię pooglądać, szczególnie u kogoś, natomiast na chwilę obecną dla siebie nie kupuję. No a storczyki to każdy kolor, jak zwykle. Głównie takie biele i róże, ale pojedyncze jakieś takie właśnie w odcieniach żółtego, a tam już z tyłu taki niebieski, żarzący widzimy, no to do niego jeszcze dojdziemy. To jak zwykle takie też farbowanki muszą się gdzieś trafić, chociaż moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, bo natura potrafi stworzyć tyle wspaniałych roślin w pięknych kolorach, w pięknych kształtach, o
ciapeczkach, paseczkach i plamkach, że nie do końca chyba jest sens coś kombinować właśnie tymi farbami, a tutaj storczyki Singolo. No to są takie storczyki specjalnie przygotowane do tego, żeby te kwiaty były takie ogromne. Natomiast no tak jak to było widać na tym podniesionym przeze mnie egzemplarzu, on tam już puszczał taki boczny pęd, więc potem to jest kwestia bardziej takiej opieki i odpowiedniego przycinania. No a tutaj można powiedzieć taka drobnica zieloniutka, natomiast no, wyglądało to jak taki zielony trawniczek w tej masie, tych kilku doniczek obok siebie, to naprawdę wyglądało to przecudnie, a te liście były mikroskopijnej wprost wielkości, także to było takie, no taki totalny słodziak, myślę idealna propozycja do którejś z tych na przykład doniczek głów, no to przepiękna fryzurka by mogła z tego wyjść. No a tutaj jak to w markecie, też ogromna zawsze ilość kalatei. No jak są kalatei, to zazwyczaj ta Rufi Barba w tym miksie się zawsze pojawi, bo jest taka dosyć, myślę, pospolita, podobno też dosyć łatwa w uprawie. Ja pamiętam, że w jednym z biur, gdzie pracowałam, to tam było dość sporo tej kalatei Rufi Barby i ona sobie pomimo takiej biurowej, bardzo nieprzyjaznej atmosfery dla roślin, to sobie dosyć radziła dobrze. No i tutaj te, no niestety niebieski farbowany lisek. Także ta kalatea wydaje mi się jest taka bardziej odporna, bo no w biurze to można powiedzieć, nikt się nad tymi roślinami specjalnie tam nie rozczula, to zazwyczaj podlewa jakaś przypadkowa osoba, która zajmuje się na przykład sprzątaniem. No i w biurze to też i oświetlenie jest takie, jakie jest i jeszcze często klimatyzacja czy jakaś wentylacja intensywna. Także, no wiem, że tamte sobie jako tak udawały radę, natomiast nie wyglądały perfekcyjnie. Wyglądały na żywe. I tylko tyle można było powiedzieć. A tutaj te bonsai bardzo mi się podobały, bo wyglądały jak takie prowadzone z cisów. I to było też coś naprawdę takiego ciekawego. No i kluzja. Kluzja, tak jak ostatnio wspominałam, wydaje mi się, że jest jej coraz więcej i myślę, że zobaczymy jej coraz więcej, bo jest to też bardzo ciekawa roślina o takim ładnym, symetrycznym pokroju i jest sukulentna, więc myślę, że będzie się wpisywała w te trendy, do których teraz dążymy, czyli trochę roślin takich mniej wymagających. A tutaj były skrzydło kwiaty w dwóch rozmiarach i w dwóch odmianach. Te malutkie, wydaje mi się, że to było Bingo Cupido, sądząc po tym, jak wyglądały jego kwiaty. Są takie bardzo mocno szpiczasto zakończone z taką zieloną właśnie końcóweczką, więc wydaje mi się, że to była ta odmiana, no i świeżutko przyjechało do sklepu, bo widać, że takie były perfekcyjne, prosto ze szklarni przyjechały, więc no cudowne. No i taka ciekawostka tutaj jedna, no tutaj te duże skrzydło kwiaty były w cenie 40 zł niespełna i jeden taki liść, można powiedzieć, z taką, no nie wiem, czy to jest wariegacja, natomiast na pewno z taką bielą. I wiem, że czasami są takie gatunki, znaczy takie po prostu egzemplarze, które gdzieś z jakiejś przyczyny ten liść, który jest tak jakby ostatni zanim wypuści kwiat, właśnie ma takie białe mazy, także bardzo myślę coś ciekawego. No a tutaj zakątek kolekcjonerski, opisany nawet w ten sposób. Także nie miejmy żadnych wątpliwości, sklepy bardzo wyłapały modę na rośliny, bardzo wyłapały na to, że jest na to popyt, dlatego starają się nas zadowolić i świetnie, bo to jest obopólnie korzystne, także zakącik kolekcjonerski, w którym co prawda taki zwyklaczek jak fiołek afrykański gdzieś tam się też znalazł, no i może tej kalatei White Fusion i muszę przyznać, że naprawdę no ta kalatea jest przepiękna, rzeczywiście ta zielono-zielona wariegacja z tą bielą i momentami odrobiną tego takiego fioletu, różu spod spodu, no robi wrażenie naprawdę zjawiskowe, cena poniżej 60 zł, 60 zł za naprawdę sporej wielkości roślinę, która jest w dużej donicy, gdzie tam tych sadzonek jest sporo, gdzie to ta donica to nie jest taka właśnie pojedyncza tylko sadzonka, tylko taka naprawdę solidna roślina. No myślę, że przepiękne dla wszystkich, dla których dla Was nie jest problemem uprawa kalatei, rosną Wam dobrze, to myślę, że to jest wspaniała odmiana. Ja natomiast nacieszę oczy
nacieszę oczy w sklepie, nacieszę oczy na Instagramie i no, nie będę jej zabierała ze sobą do domu, bo i sobie chcę oszczędzić rozczarowania, ale też tej roślinie chcę też oszczędzić właśnie no takiego, no dlaczego ma się jej ten stan tylko pogarszać. Tutaj alokazja poli. No alokazje też myślę, że jest ich coraz więcej w ofercie i też wydaje mi się, że będziemy ich widzieli, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc tą ofertę coraz taką bardziej bogatą. No ta alokazja poli jest bardzo ładna, ma rzeczywiście takie bardzo przyjemne, takie te kontrastowe unerwienie, to jest coś, co ja lubię. No i jeszcze więcej przepięknych kalatei. Naprawdę przyjechały, to widać, że to były przyjechały właśnie dopiero co w dostawie, bo są idealne. Są idealne, więc to jest super moment, żeby właśnie przygarnąć, zanim one jeszcze tak trochę odczują to, że stoją w markecie, gdzie to nie jest optymalne miejsce, chociażby ze względu na brak światła słonecznego, a to oświetlenie to nie jest jakieś specjalistyczne oświetlenie takie dla roślin. Także warto po dostawie zawsze taki przygarnąć coś do domu, a tutaj kolejny kolekcjoner, czyli Anthurium Lily. Bardzo ładne, z takich myślę tych drobniejszych odmian, z tych drobniejszych roślin, które gdzieś właśnie na jakieś biurko można byłoby dać, czy na stół. To myślę, że bardzo fajna odmiana i też już w kontekście chyba zbliżających się walentynek byłyby to bardzo dobra też taka propozycja. A tutaj były takie cytryny. Co ciekawe, wyglądały na takie, które mogłyby być może z siewu urozmnażane. Nawet przeszło mi to przez myśl, bo wyglądały bardzo podobnie do cytryn, które kiedyś ja miałam po prostu z pestek, które wyhodowałam. Także nie wiem, co to dokładnie było. Nie interesowałam się, bo no może wrócę do uprawy cytryny za jakiś czas. No bardzo lubię zapach cytryny, także to jest coś, co by mnie gdzieś nakręcało do tego, żeby spróbować ponownie. No te skrzydło kwiaty, bardzo ładna odmiana. Ona nie była opisana, która, ale to była jedna z tych też takich większych. No i właśnie drugi tam taki, drugi liść taki biały. Także jeszcze do niego wrócimy. Także zdarzają się takie. Czy to jest wariegacja? Nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, czy wiecie, jak to się nazywa to zjawisko, czy to też jest forma jakaś wariegacji. Ja też nie jestem jakimś, można powiedzieć, szaleńcem za wariegacją, że to nie jest coś, co mnie głównie przyciąga do roślin, ale to było coś na pewno ciekawego. I były to dokładnie dwie takie rośliny na całym sklepie, tak jakby w całej dostawie, tylko dwa egzemplarze miały takie no, charakterystyczne właśnie liście. No i maranty. No bardzo mi się te maranty podobają i cenę też już mają naprawdę bardzo niską, więc wydaje mi się, bo tam był taki miks po 10 zł roślin, więc wydaje mi się, że no dla wszystkich z Was, którzy macie dela marant, dla kalatei dobre warunki i dobrze u Was rosną, no to nic tylko brać, bo to są jedne z tych tańszych roślin, a rzeczywiście są przepiękne, tylko ja ich nie biorę ze względu na to, że nie chcę, no nie chcę po prostu brać roślin na zmarnowanie, a tu była taka ciekawostka, bo był chyba właśnie fikus, wydaje mi się, zaszczepiony na brzozie. No ja bardzo lubię rośliny takie o pokroju drzewa, także no było to coś ciekawego i wcześniej chyba nie spotkałam się z takim połączeniem. No a tutaj właśnie były takie wyprzedażowe różne rzeczy, to były właśnie takie przekwitne testorczyki i inne, więc ten moment, kiedy znalazłam tą półkę, upewnił mnie, że tamta poprzednia to nie była półka śmierci, tylko to była półka już faktycznie rzeczy do zabrania, do wyrzucenia, a tutaj rośliny te z promocyjną przecenioną taką obniżoną ceną, no to te w bardzo dobrym stanie, także no można było tam coś powybierać, a tutaj jeszcze Monstera Monkey Mask na paliku takim dużym kokosowym i na paliku kokosowym duże też epipremnum. Tutaj przy tych roślinach rzeczywiście widać to, jak bardzo rośliny doceniają palik, jak dobrze to na nie wpływa, że te liście jednak są stopniowo coraz większe, no a tutaj właśnie ten bardzo ciekawy liść, taki no wyraźnie biały, taki przypominający trochę może Diefenbachie Cool Beauty. Ona też ma taką podobną wariegację, właśnie zielony, tak jakby taki lekko maźnięte zielenią po zewnątrz, natomiast bardzo mocno biały środek i no tutaj bardzo podobny efekt, tylko właśnie w formie skrzydłokwiatu. A tutaj Eschenanthus marmoratus, tylko takie jakieś sadzonki mniejsze, to nie problem, ale jakieś takie
wymęczone miałam wrażenie. No i nowa dostawa Medi Nilly. No tutaj już w wersji z kwiatami, a na chwilę obecną z pąkami. Natomiast no, to jest bardzo trudna w transporcie roślina, a teraz w ogóle mamy trudny moment do transportu, więc no nie wiem, czy to jest możliwe, żeby ją bez uszczerbku przetransportować. Myślę, że to byłoby dużym wyzwaniem dla kogoś, kto by się zdecydował na zakup. No i tutaj OBI informuje, że sprzedają rośliny odbiorcom ostatecznym. To wszystko jest pokłosie tych nowych przepisów, o których kilka razy już wspominałam. To wszystko jest związane z tym paszportowaniem roślin. My w OBI, jak i w tych innych marketach, w większości znajdziemy rośliny z paszportami, co wynika z tego, że po prostu one do OBI przychodzą z paszportami, bo to jest jakby wymagane. Natomiast właśnie nam OBI już nie musi sprzedawać roślin opaszportowanych. I często na przykład może być opaszportowana jakaś większa partia, na przykład cała paletka roślin może mieć wspólny paszport, tam są różne jakieś tam zasady i w tym momencie tak jakby nas to nie dotyczy, natomiast pamiętajmy o tym, że paszportowanie jest wymagane w momencie sprzedaży rośliny przez internet i tutaj jeżeli robimy sprzedaż przez internet, no to nie ma wyjątków i trzeba po prostu taką roślinę przed wysyłką opaszportować. Mówię to tak informacyjnie, żeby żadnego z Was nie spotkało jakieś tam przykrości i nieprzyjemne sytuacje, że ktoś po prostu z Piorinu, czy waszego, znaczy raczej z waszego lokalnego Viorinu się zgłosi do Was celem jakiejś tam kontroli i tak dalej, także szerzę tylko tą informację, żebyście wiedzieli na ten temat, a tutaj jeszcze pięknie kwitnące miniaturowe róże. Muszę przyznać, że miniaturowe róże to jest coś, co ja bardzo lubię. Lubię to jako taki drobny prezent, czy tam właśnie jakiś taki drobna roślina, którą komuś można dać. Tutaj też ładny ten filodendron, naprawdę taki świeżutki i nie wiem, która to była dokładnie odmiana, natomiast tak się prezentował całkiem dobrze. I te małe różyczki, miniaturki świetnie się odnajdują w ogrodzie, więc jeżeli macie ogród, to nawet już taką mocno zniszczoną nie wyrzucajcie, gdzieś ją tam na rabatkę, dokomponujcie, one niejednokrotnie przez wiele lat potrafią wspaniale kwitnąć, także warto dać im szansę. No i tutaj, tak jak powiedziałam, tych alokazji myślę będzie tylko więcej, więc tutaj były takie pink dragony, piękne, po prostu całe paletki do wyboru. Cudowne, a tutaj takie, no, ilość tych sukulentów też w ogóle była zachwycająca i każda ta sadzonka była taka idealna i taka pełna i popatrzcie, ile tam było po prostu tego napchane, to jest, no, cudowne, no, jeden dzidziuś, drugi, no, po prostu wychodząc z każdego boku, także przepiękne, no, a to taka ciekawa roślina dosyć też z tych sukulentnych, taki mówi, że jest ogóreczkiem, ale też znalazłam nazwę, że to się nazywa ice plant, że to jest niby jakaś taka roślina lodowa. No a to było coś, co tutaj to po prostu ta krasula tutaj była wyjątkowo piękna. Takie popatrzcie, jakie to są jak wieżowce jakieś w odległej jakieś tam azjatyckie, jakieś tam można powiedzieć drapacze chmur, czy w Nowym Jorku takie postawione. No przepiękne, przepiękne naprawdę i każda równiutka. A tutaj zygzak kaktus. No, to jest taka roślina, którą trochę o niej myślę ciepło, bo tu mamy Epiphyllum anguliger, w 14 cm wisząca doniczka. Całkiem też taka już solidna, duża roślina. No myślę właśnie o tym zygzaku tak sympatycznie, bo pamiętam go po prostu w latach 90., że mieliśmy go w naszym domu. Oczywiście już nie pamiętam w jakich okolicznościach już przestał być w naszym domu, ale no gdzieś mi się właśnie kojarzy, że była taka roślina. I dlatego właśnie tak sobie cieplutko o niej myślę. A tutaj jeszcze więcej właśnie takich kosmicznych sukulentów. No z tymi to miałam tylko taką wątpliwość, że no trzeba byłoby je przesadzić z tego podłoża, w którym są. Czy ja bym była w stanie to tak z powrotem do tej doniczki powkładać i czy by mi się to wszystko nie połamało, więc wyglądały na takie bardzo delikatne. No a tutaj przepiękne po prostu. Te były w wersji takiej białej, a te tutaj tak rosnące w takiej trójkątnej formie. Także no ta ilość tych sukulentów się naprawdę zwiększa, ten wybór jest coraz większy i one są bardzo różne, więc ta oferta jest taka bardzo ciekawa. A teraz już praktycznie będzie ta moja wielka niespodzianka, bo tak już poglądałam i w zasadzie
stwierdziłam, że no czas kończyć już te zakupy i no stała się rzecz, której się zupełnie nie spodziewałam. Także jak za dotknięciem magicznej różdżki zupełnie znikąd wyrósł nowy wózek z roślinami, które zostały przywiezione. I tak, kochani, pomimo, że było już kilka dobrych dni po tej dostawie Pink Princess, to okazało się, że obrót tych wspaniałych fitonii i ładnych kaladium, to były właśnie one, czyli po prostu gigantyczna ilość Pink Princess w obu rozmiarach, zarówno tych małych, jak i tych większych. Także, no, tak powiem, pojechałam tam zupełnie będąc przekonana o tym, że nie zobaczę ani jednej princeski, a okazało się, że Obi cały czas ma stałe dostawy tych roślin. Także każdy z Was, kto chciał kupić, każdy, kto się nie załapał na Pink Princess w Biedronce, to każdy z Was naprawdę może śmiało pójść do Obi i na pewno znajdzie swoją księżniczkę w rozsądnej cenie. Można było wybrać, rośliny były naprawdę bardzo dobrej jakości, miały ładną wariegację, niektóre miały half moon, naprawdę były przepiękne. Często te sadzonki były tak jakby wiele sadzonek w jednej donicy, dlatego zdecydowanie Wam polecam. Słyszałam też, że te rośliny z Biedronki, pomimo niskiej ceny tych 10 zł, to generalnie były bardzo słabo wybarwione i raczej bym się spodziewała, że to mogły być po prostu jakieś takie odrzuty. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Dziękuję Wam za te 1000 subskrypcji. Dziękuję Wam za te pół roku wspólnie spędzone. Mam nadzieję, że mile spędziliście dzisiaj czas przeglądając te roślinne półki. Pamiętajcie, że w komentarzu możecie dać jakąś sugestię, jak Wy chcielibyście, żeby ten moment właśnie jakiegoś takiego ważnego progu dla każdego kanału na YouTube zaznaczyć, czy macie właśnie pomysł na jakiś specjalny odcinek z tej okazji. Napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa waszych propozycji. A ja bardzo Wam dzisiaj serdecznie dziękuję. Życzę Wam wszystkiego zielonego, cudownego wieczoru, cudownego weekendu i do zobaczenia w najbliższym czasie. Pa, pa!